Polecam. Właśnie gorąca zupa Krupnik. Zobaczcie jak to wygląda. Gęsta. Podczas gotowania, to jest kilka minut, są też inne smaki, na przykład ogórkową. Dziś Krupnik. Pod koniec gotowania pokroić i wrzucić cebulę. Tak. I już po ugotowaniu na koniec dałem cały koncentrat pomidorowy. A jakbyś to ktoś chciał, to jeszcze może sobie dogryźć farożek albo na przykład gotowane jajko z chlebkiem. Do godziny 16.00 eee, człowiek jest pełen energii. Polecam. Miego, dnia lipcowego.